Witam Was w programie Co leci w sieci, w którym jak zawsze patrzymy na to, co ciekawego można znaleźć w internecie, oczywiście dotyczącego naszego ukochanego świata sportu, walki. Także nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy zestaw, który zaczynamy od słów Patryka Kaczmarczyka, który, słuchajcie, stawia na Artura Szpilkę w pojedynku z Arkiem Wrzoskiem. W programie Klatka po klatce pretendent do pasa mistrzowskiego KSW Patryk Kaczmarczyk przyznał, że w niesamowicie zapowiadającym się pojedynku Arka Wrzoska z Arturem Szpilką wcale nie skreślałby, tak jak wielu obserwatorów, kibiców, ekspertów, Artura Szpilki. Jego zdaniem były znakomity pięściarz, ma argumenty, żeby zwyciężyć z Arkadiuszem Wrzoskiem. Zresztą posłuchajcie sami. Na pewno nie przychylę się do wszystkich tych opinii, które gdzieś tam spisują na stratę Artura Szpilkę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo mocny gość, jeżeli chodzi o stójkę i pewnie wszyscy sparring partnerzy z WCA, którzy z nim sparowali w płaszczyźnie uderzanej, to potwierdzą. Ja uważam, że w tej walce może zadecydować jedno uderzenie. No to są dwóch gości. Przede wszystkim Artur Szpilka, który naprawdę w tej lewej ręce, no ja domyślam się, jakie to jest mocne uderzenie. I ja nawet delikatnie pójdę właśnie w stronę Artura Szpilki, mimo że bardzo lubię też Arka Wrzoska i życzę mu jak najlepiej, życzę mu pięknej kariery, ale bardzo mi się też nie podoba to, jak wszyscy skreślają Artura i wydaje mi się, że ten nowy, odmieniony Artur może coś tam namieszać jeszcze w MMA. Patryk Kaczmarczyk sam niedługo zawalczy o tymczasowy pas z Robertem Ruchałą. Walka Arkadiusz Wrzosek, Artur Szpilka. W końcu, bo przecież już dwukrotnie do tego pojedynku miało dojść, zmaterializuje się na gali KSW 94 w Ergo Arenie 11 maja. Jedziemy dalej. Czy do 3 razy sztuka? Nad tym zastanawia się Łukasz Głód-Parobiec, a więc jedna z gwiazd organizacji Gromda, a więc organizacji zajmującej się walkami na gołe pięści, ale tego pewnie Wam nie muszę mówić. A dlaczego do 3 razy sztuka? Bo Łukasz Głód-Parobiec po raz trzeci w swojej karierze wyzywa do starcia Mariusza Pudzianowskiego. I to jest pytanie także do Was. Czy Wy chcielibyście zobaczyć taki pojedynek? Czy w tym momencie kariery Mariusza Pudzianowskiego jego pojedynek z Łukaszem Parobcem miałby sens i nie patrzcie na Łukasza Parobca tylko przez pryzmat Gromdy, bo to jest gość, który kiedyś był mistrzem świata K1 organizacji ISKA. To jest gość, który kiedyś stoczył pojedynek w organizacji KSW, który byłby gotowy, aby wejść do tej organizacji po raz drugi i marzy o pojedynku z Mariuszem Pudzianowskim. Zresztą posłuchajcie sami, co o takim starciu Łukasz Głód-Parobiec powiedział na naszej antenie. Słuchajcie, nie zaczepiam Mariusza na żadnej atencji. Po raz trzeci go prowokuje do walki, chcę z nim zawalczyć. Nie jakoś tam, że go nienawidzę czy coś, stawiam przed sobą jakiś tam cel. No i chciałbym się z nim mierzyć po prostu i mu no. No i to jest piękna puenta. Czy Mariusz Pudzianowski jest sportowym wyzwaniem dla Łukasza Parobca? Mistrza świata, co by nie było. Czy to jest sportowe wyzwanie? No słuchaj, my jesteśmy obaj emerytami sportowymi, jakby nie patrzą. No i teraz trzeba się bić z ludźmi w swoim wieku, a nie z młodymi chłopakami, takimi jak na przykład Diego i tak dalej. No, już wiek wskazuje na to, że powinien się bić z ludźmi w swoim wieku, a nie z młodymi zawodnikami. Tymczasem Mariusz Pudzianowski już niedługo, bo w czerwcu ma wrócić do klatki KSW. Jeszcze nie wiadomo, przynajmniej oficjalnie, kto będzie jego rywalem. A Łukasz Głód-Parobiec w swoim ostatnim pojedynku przegrał walkę o pas mistrzowski Gromdy z niekwestionowanym mistrzem tej organizacji Mateuszem Don Diego Kubiszynem. Jedziemy dalej. Bardzo bym chciał pozostać na chwilę przy osobie Mateusza Don Diego Kubiszyna, ponieważ teraz Mateusz Kubiszyn zabrał głos na temat zbliżającego się coraz większymi krokami pojedynku z Balboą. To jest pojedynek rewanżowy. Po raz kolejny panowie powalczą o pas mistrzowski. Ta gala Gromda z tym pojedynkiem 31 maja, a Mateusz Kubiszyn twierdzi, że ten pojedynek może być dla niego łatwiejszy niż starcie z Balboą numer 1. Oddajmy głos Don Diego. Pas zostanie u mnie, jestem niekwestionowanym mistrzem i w tej kwestii nic się nie zmienia. Pewnie, że chciałbym wzmocnić defensywę, aby nie przyjmować zbyt wielu ciosów od bardzo mocno bijącego Bartka. Między innymi nad tym skupiam się podczas przygotowań. Trzeba być bardzo szczelnym, aby ciosy rywala nie dochodziły. A z mojej strony zrobię wszystko, by zwyciężyć szybciej. Słuchajcie, jeszcze tylko jedno zdanie od Mateusza Kubiszyna, który mówi ciekawe słowa o tym, kto potem może być pretendentem do pasa mistrzowskiego w Gromdzie, a ta kolejka osób, które chciałyby o to powalczyć, jest coraz dłuższa. Ale co mówi na ten temat Mateusz Kubiszyn? Wskazałbym na Wasyla lub Jokera. Niech ich bezpośrednie starcie wyłoni tego trzeciego w klasyfikacji brązowego medalistę. No dobra, to ciekawy jestem teraz, czy Mateusz Kubiszyn tylko antycypuje, czy może coś wie, bo starcie Wasyla z Jokerem o miano pretendenta, moim zdaniem to jest coś, co w najbliższej przyszłości organizacja Gromda z jej szefem na czele mogłaby mieć na uwadze. A Gromda kolejna już 31 maja. Jedziemy dalej. Tyson Fury radzi. Wielki bokserski mistrz wydaje właśnie swoją trzecią książkę, która trafia do polskich księgarni, ale tym razem nie jest to kolejna autobiografia. Tym razem Tyson Fury udziela rad nie tylko jak walczyć, ale także jak żyć. Jak sam Tyson Fury mówi, książka Metoda Fury'ego, jak podnieść się po życiowym nokaucie, to pozycja inna niż poprzednie biografie pięściarza. W najnowszej Tyson udziela praktycznych wskazówek, które pomogą wyjść z każdego kryzysu w życiu i powrócić do psychicznej i fizycznej równowagi. Pisze o tym przez pryzmat swoich życiowych doświadczeń i przygotowań do walk z Deontayem Wilderem. To jest pozycja obowiązkowa dla każdego kibica pięściarstwa. Jestem ciekaw, co tym razem wysmarował nam Tyson Fury, a wiemy, że jeżeli ktoś ma coś wiedzieć o perturbacjach życiowych, to z pewnością jest to Tyson Fury. Jedziemy dalej. Były mistrz organizacji UFC, a obecnie komentator gala tej organizacji Daniel Cormier zastanawia się, jak Alex Pereira to robi. Posłuchajcie zresztą sami, bo to jest pytanie, które zadaje sobie wielu kibiców, znając mankamenty Alexa Pereiry, jeżeli chodzi o walkę w parterze. Daniel Cormier mówi coś takiego: z całym szacunkiem, on nie ma umiejętności zapaśniczych. Kiedy ktoś łapie jego nogi, on jakoś tak po prostu się przewraca. Nie potrafi walczyć w parterze, a skoro nie potrafi walczyć w parterze, ja pytam, jak to wszystko jest możliwe, skoro on nie ma zapasów, ale ma ten swój styl, niepowtarzalny zestaw umiejętności, przez co jest aż tak dobry, że nie jest istotne, czego mu brakuje. Jest tak dobry w swojej sferze walki, że w tej chwili jest najlepszy na świecie. No faktycznie wielu znakomitych zawodników UFC może mieć się z pyszna, że przychodzi taki gość, o którym od początku mówi się, że jeżeli chodzi o zapasy, jeżeli chodzi o parter, to ma naprawdę wielką dziurę w defensywie, a on, biorąc pod uwagę, że jest znakomitym kickbokserem, radzi sobie wybornie, co pokazał w ostatniej walce z Jamalem Hillem. Jedziemy dalej. Słuchajcie, chyba nie muszę wam przedstawiać Marka Colemana. To jest legenda UFC, który ostatnio zresztą stał się bohaterem pierwszych stron gazet po tym, jak bohatersko uratował swoją rodzinę z pożaru. Teraz Mark Coleman był jednym z gości specjalnych gali UFC 300 i przy okazji tej gali był zapytany o pas BMF, o który walczył przecież Justin Gaethje z Maxem Hollowayem. A mówiąc precyzyjniej, został zapytany, czy taki pas można by też zorganizować, jeżeli chodzi o walczące w UFC kobiety i kto mógłby o taki pas walczyć. I słuchajcie, Mark Coleman powiedział coś, co nam, polskim kibicom, bardzo się podoba. On w takim starciu widziałby powracającą ewentualnie z emerytury Joannę Jędrzejczyk. Jestem ciekaw, czy walka o taki pas BMF to byłby taki argument, który by przekonał Joannę Jędrzejczyk, że warto wrócić. Słuchajcie, to na dziś wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam na kolejny program. Trzymajcie się. Cześć.